Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dlaczego Jezus nie czyni cudów, kiedy ktoś o nie prosi? Przecież tylu ludzi wątpiących mogłoby uwierzyć w Niego. Tylko On nie czyni cudów dla samego widowiska. Nie czyni ich, żeby zaspokoić czyjąś ciekawość albo utrzeć komuś nosa. Jego cuda są integralną częścią orędzia zbawczego. One są znakiem, który potwierdza miłość Boga do ludzi i ukazują wspaniałość świata bez grzechu i pełnego Boga. Żądanie cudu może stać się wystawianiem Boga na próbę. Takie kuszenie odbywało się od początku działalności Jezusa, gdy wyszedł na pustynię, aż do chwili, gdy wisiał na krzyżu. Nawet wtedy domagano się znaku, by zszedł z krzyża, by wybawił siebie samego. Czy myślicie, że ludzie by wtedy uwierzyli? Ich pycha doznałaby upokorzenia, ale nic więcej. Uwierzyć może tylko ten, kto gotowy jest do miłowania. Jezus mówi dziś, że nie uczyni większego znaku niż zmartwychwstanie. Jeśli ten znak ludzi nie przekona, wszystko inne będzie tylko chwilowym zachwytem. Jeśli nie ma w człowieku wiary w zmartwychwstanie, to ciężko będzie człowieka do czegokolwiek przekonać. Jakże często jesteśmy podobni do uczonych w piśmie i faryzeuszów. Ciągle szukamy nowych znaków i obecności i działania Boga w naszym życiu. Domagając się ze strony Boga oczekiwanych przez nas znaków, bez otwarcia serca na to, co On nam nieustannie daje, sprawiamy, że wiara staje się coraz ciemniejszą rzeczywistością, a życie coraz trudniejsze. Kiedy Jezus przywołuje postać Jonasza i mówi o jego przebywaniu w wielkiej rybie, po raz pierwszy porusza temat swojej śmierci i zmartwychwstania. Ale mówi także o misji, którą spełnił Jonasz. Przeszedł przez Niniwę i wzywał do nawrócenia. Choć Niniwa była miastem asyryjskim, wrogim Izraelowi, to ludzie się nie sprzeciwiali Jonaszowi, chociaż był nikim. Posłuchali i zareagowali na jego wezwanie, czyniąc pokutę, a właściwie prowadząc do nawrócenia. I właśnie te słowa były skierowane przeciw faryzeuszom, bo serca ich były zatwardziałe bardziej niż mieszkańców Niniwy. Przecież Mesjasza zapowiadano od wieków. Zostało o nim zapisane setki stron, a mimo wszystko nie został rozpoznany. Tylko dlaczego tak brutalny znak musiał być tym, który daje życie? Święty Grzegorz z Nazianzu mówił: Bóg nie powstrzymał śmierci przed oddzieleniem duszy od ciała Syna, zgodnie z koniecznym porządkiem natury, ale zjednoczył je na nowo przez zmartwychwstanie, aby sam Syn był osobiście miejscem spotkania śmierci i życia. Tak więc wierząc i czyniąc nasze serce gotowym na obecność Jezusa, dla Niego umierając w świecie, w Nim żyjemy w wieczności. Cały ten fragment jest wezwaniem, abyśmy zwrócili się do naszego Pana i przyjęli Jego naukę, gdyż jest ona prawdziwą i jedyną drogą do zbawienia. Wiem, że w nas jest wiele z Tomasza, apostoła, kiedy musimy zobaczyć i dotknąć, by uwierzyć. A czemu nie idziemy drogą Maryi, która ani nie poszła namaścić ciała Jezusa przed złożeniem do grobu, ani nie była przy pustym grobie? Bo ona poszła inną drogą, uwierzyła i zobaczyła. Dokładnie w takiej kolejności. Tak uczyniła przy zwiastowaniu i tak samo przy zmartwychwstaniu. A pewnie dlatego, że każde słowo, które mówił Jezus, rozważała w swoim sercu. Tak więc jej serce było gotowe na wszystko i nic dla niej nie było szokiem. Przyjmijmy tę Bożą mądrość na wzór Królowej z Południa. Z Panem Bogiem.